drodzy, ostatni, trzeci dzień naszych rekolekcji, ale zauważmy, że w naszym życiu, a także w naszej wierze jest tak, że coś się kończy i jednocześnie coś się zaczyna. Śmierć i zmartwychwstanie. Pan Jezus odszedł do Ojca i jednocześnie pozostał. Pozostał o wiele głębiej, w taki sposób, że jest dostępny dla nas w każdym miejscu i w każdym czasie, aniżeli wtedy, kiedy 2000 lat temu chodził po Palestynie. Jest dzisiaj tutaj z nami, bo nasze przyjście na tę Eucharystię jest naszą odpowiedzią na Jego zaproszenie. To On nas gromadzi wokół swojego stołu i to On jest gospodarzem i zarazem pokarmem, którym pragnie nas żywić. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Dlatego właśnie nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy nie będą już mówić: nasze życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej: na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, tak, że będą mogli mieszkać na swej ziemi. Oto Słowo Boże. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim lodem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, który sam czyni cuda. Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, a Jego chwała niech wypełni ziemię. Na Juda dałeś prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Rozpocznijmy dzisiaj od małego testu. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Będziemy świętować drugie po stworzeniu najważniejsze wydarzenie w dziejach świata. Transcendentny Bóg, druga osoba Trójcy Świętej, staje się człowiekiem i rodzi się pośród nas. Jakie życzenia składamy sobie z tej okazji? Gdy chodzi o mnie, wciąż otrzymuję życzenia zdrowych i pogodnych świąt. Kiedyś otrzymałem życzenia puchatych świąt. Do dziś zastanawiam się, co miałoby to znaczyć. Jak ja rozumiem życzenia zdrowych świąt? To znaczy chodzi o to, aby się nie rozchorować w tym czasie, nie przeziębić, aby nic nie zaszkodziło. No i aby dobrze rozłożyć siły przy stole, zwłaszcza podczas Wigilii, by pierwszego dnia się nie przejeść i by móc jeszcze drugiego dnia kilkakrotnie zjeść z apetytem. Niekiedy osoby dzielące się ze mną opłatkiem życzą mi zdrowia, dodając: bo wie ksiądz, zdrowie to najważniejsze. Jestem już w wieku, kiedy doceniam zdrowie i bezdyskusyjnie. Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości tu na ziemi. Ale czy rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze? Niektórzy zakończą życie zdrowi, w świetnej kondycji, zadbani. I co z tego? Zapytajmy się dzisiaj o to, co decyduje o udanym i spełnionym życiu. Jeden z przedsiębiorców, który zatrudnia w swojej firmie kilkadziesiąt osób, po odprawieniu rekolekcji w ośrodku, za który jestem odpowiedzialny,
Do życzeń z okazji firmowego płatka zaczął dodawać: i obyśmy się kiedyś razem spotkali w niebie. Tymi słowami budzi konsternację. Potem pytają go później: no ale co miałeś na myśli? Odpowiada: no właśnie, dokładnie to. Jest to przyczynek do rozmowy, która się potem wywiązuje. Pewnego razu ktoś z tłumu poprosił Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Nawet z takimi sprawami przychodzono do niego. Lecz Jezus mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? I opowiedział im następującą przypowieść. Pewnemu przedsiębiorcy, by nie używać słowa biznesmen, powiodło się w interesach. Do tego stopnia, że musiał zamknąć jedną firmę, by otworzyć drugą, większą. Gdy wszystko się powiodło, gdy konto w banku miało odpowiednią ilość cyfr, nalał sobie whisky do szklanki, zapalił cygaro, otworzył komputer i zaczął planować podróż dookoła świata, podczas której chciał w pełni korzystać z uroków życia. Powiedział sobie: konto w banku pełne, interesy idą świetnie i to z prognozą na najbliższe lata. A więc pij, jedz i używaj. I wtedy usłyszał głos: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? I puenta Pana Jezusa: tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby świat cały zyskał, cały świat, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Na szczęście nie wszystko, nawet na tym świecie, można kupić za pieniądze. Za pieniądze nie możesz sobie kupić przyjaźni, nie kupisz miłości współmałżonka, twoich dzieci i pieniądz nie zastąpi twojej obecności, twojego czasu, uwagi, które możesz poświęcić bliźnim. Za pieniądze nie jesteś też w stanie przedłużyć sobie życia nawet o jedną minutę. Czy jestem bogaty przed Bogiem? Czy uważam, że w pełni panuję nad swoim życiem, w pełni je kontroluję? Czy zastanawialiście się kiedyś nad ostatnim momentem swojego życia? A jest to jedyna rzecz, której możemy być pewni. Wszystko inne jest niepewne, nasze plany, marzenia. Pewne jest tylko to, że nasze życie tu na ziemi ma swój kres. Nie wiemy tylko, kiedy on nastąpi i w jakich okolicznościach zewnętrznych. Zewnętrznych to znaczy, czy w domu, czy w szpitalu, czy na ulicy. Natomiast całkowicie od nas zależy, w jakim stanie ducha, z jakim dorobkiem życiowym i z jakim sumieniem będziemy kończyli naszą ziemską pielgrzymkę. Zapytajmy siebie, i to może być kolejna nasza praca domowa: w jakim stanie ducha,
z jakim dorobkiem chcielibyśmy kończyć nasze życie. I gdy odpowiemy sobie na to pytanie, to pozostanie nam już tylko logiczny i praktyczny wniosek. Żyj dzisiaj tak, aby Twój kres był naturalnym zwieńczeniem Twojego życia, aby był taką kropką postawioną nad i. Jakie życie, taka śmierć, wciąż śpiewa jedna z naszych piosenkarek. Kto umrze, zanim umrze, ten nie umiera, gdy umiera. Z jakim dorobkiem chciałbym kończyć życie? Czy jestem bogaty przed Bogiem? Jeszcze jedno pytanie. Czy, a jeśli tak, to co da się wynieść z tego świata i przenieść na drugą stronę życia? Czy wiecie, jaki majątek, ile zostawił w chwili śmierci John Davison Rockefeller, amerykański przedsiębiorca i filantrop, fundator Uniwersytetu Chicagowskiego? Odpowiedź jest prosta. Zostawił wszystko. Dokładnie wszystko. Ale tak dla ścisłości, według przelicznika z 2007 roku, było to około 664 miliardów dolarów amerykańskich. Co mogę zabrać z tego świata i przenieść na drugą stronę życia? Skandynawskie przysłowie mówi: ostatnia koszula nie ma kieszeni. Święty Paweł napisał: tak więc teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Wiara się skończy, bo przejdzie w pewność. Skończy się nadzieja, bo znajdzie swoje spełnienie. Przetrwa tylko miłość. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Moi drodzy, nadszedł czas na sprawdzenie naszych prac domowych. Mieliśmy nawiązać kontakt z naszym wnętrzem, z naszym sercem i zapytać siebie o nasze pragnienia oraz o cel i sens naszego życia. Jakie są dwa największe pragnienia ludzkiego serca? Myślę, że można ująć to następująco. Po pierwsze, chcemy żyć. Chcemy życia w pełni. Chcemy żyć życiem, które jest nieograniczone i które nie podlega cierpieniu oraz które nigdy się nie kończy. Taka też może być definicja cierpienia. Cierpienie to coś, co ogranicza i pomniejsza moje życie. Drugie nasze największe pragnienie to: chcemy być kochani miłością bezwarunkową, bezinteresowną i która nie przemija. Chcemy być kochani tylko z tej racji, że jesteśmy, ze względu na nas samych. Krótko, chcemy żyć i być kochani. Nie tylko być kochani, ale także umieć kochać. Bo według świętego Jana Apostoła żyć to znaczy kochać. Ten, kto nie miłuje, jest martwy. I teraz zapytajmy się, czy Bóg odpowiedział już w historii świata, w historii ludzkości na te dwa największe pragnienia ludzkiego serca? Jan Chrzciciel wysłał do Chrystusa dwóch swoich uczniów z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
a sam Pan Jezus powiedział: żaden inny znak nie będzie dany ludziom od Boga, prócz znaku Syna Człowieczego. Jezus swoim życiem, nauczaniem i zmartwychwstaniem nie tylko potwierdził, że Bóg jest, ale pokazał, jaki jest. Misją Jezusa Chrystusa było objawienie miłości Ojca i udzielenie nam daru życia wiecznego. Być kochanym i umieć kochać. Być wyzwolonym od grzechu i śmierci. Żyć życiem wolnym od cierpienia. Życiem, które nigdy się nie kończy. Oto, co przynosi nam Jezus Chrystus. I to właśnie będziemy świętować w najbliższych dniach. Jezus przynosi nam także poznanie, światło dotyczące prawdy o naszym życiu. Czy ten, kto przyjmuje od Boga te dary, nie jest prawdziwie bogaty? Można zatem być bogatym na tym świecie mimo braku wielu rzeczy. I zauważmy, to bogactwo światła, miłości i życia jest dostępne dla każdego z nas za darmo. Nie musimy ani za to płacić, ani tego zdobywać. Możemy to przyjąć tylko w darze. Przyjęcie tego daru jest jak przyjście do betlejemskiego żłóbka i wzięcie w ramiona bezbronnego, delikatnego dziecka. Moi drodzy, każdy z was i każdy człowiek musi odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest Jezus Chrystus. Jeśli Bóg dał o sobie znać, to czy Jezus nie jest ową jedyną, wyczerpującą i ostateczną odpowiedzią Boga na nasze pytania i pragnienia? Zastanawialiśmy się wczoraj nad tym, czym jest wiara, co to znaczy wierzyć. I przytoczyliśmy współczesną definicję wiary z obecnego katechizmu Kościoła katolickiego, która brzmi: wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu. Bogu, który mu się objawia i udziela. Przynosząc równocześnie człowiekowi światło dotyczące ostatecznego sensu życia. Zatem wiara przynosi nam światło, byśmy mogli odkryć sens życia. Cel i sens życia. Cel i sens nie zawsze się pokrywają. Stawiamy sobie szereg celów w naszym życiu. Długo- i krótkoterminowych. Wykształcić się, znaleźć pracę, mieszkanie, założyć rodzinę, wyposażyć dzieci. Niektóre z tych celów udaje nam się zrealizować, a niektóre nie. Boleśnie to wtedy przeżywamy. Ale z dystansu czasu potrafimy powiedzieć: to w sumie dobrze, że tak się stało, bo nie wiem, jak wyglądałoby dzisiaj moje życie, gdyby jednak udało mi się zrealizować to, co sobie zamierzyłem. My nie widzimy naszego życia w całej jego perspektywie i nigdy nie wiemy, czy to, co wydaje nam się dobre na dziś, jest takim w dalszej perspektywie. Tu kryje się tajemnica tak zwanych modlitw niewysłuchanych. To, że czasami nam się coś nie udaje, to, że natrafiamy na przeszkodę, która udaremnia nasze plany, jest często niezbędnym, koniecznym czynnikiem naszego rozwoju. Otwiera nas na inne możliwości, na inne wymiary życia, których nie dostrzegaliśmy.
Sukcesy usypiają, porażki rozwijają. Gdy podchodzimy z wiarą, to możemy odkryć, że w naszym życiu nie ma porażek, są tylko lekcje. Czyli reasumując, niekiedy nie udaje nam się zrealizować zamierzonych celów, ale z dystansu czasu, w szerszej perspektywie, potrafimy powiedzieć, to miało sens. Miało sens. Na tablicy w Instytucie Rehabilitacyjnym w Nowym Jorku zamieszczono taki oto napis. Prosiłem o siłę, bym mógł coś osiągnąć. Otrzymałem słabość, bym mógł być posłuszny. Prosiłem o zdrowie, bym mógł czynić większe dzieła. Otrzymałem ułomność, bym mógł czynić dzieła lepsze. Prosiłem o bogactwa, bym mógł być szczęśliwym. Otrzymałem ubóstwo, abym mógł być mądry. Prosiłem o władzę, bym mógł być chwalony pośród ludu. Otrzymałem niemoc, bym mógł odczuć potrzebę Boga. Prosiłem o wszystko, by mógł cieszyć się życiem. Otrzymałem życie, bym mógł cieszyć się wszystkim. Nie otrzymałem niczego, o co prosiłem, lecz otrzymałem wszystko, czego pragnąłem. Moi drodzy, krótko, co jest celem i sensem naszego życia w świetle wiary? Celem jest zjednoczenie z Bogiem, to znaczy zanurzenie się w źródle życia i życie z Bogiem na zawsze. Mówi o tym święty Paweł w swoim liście do Efezjan w rozdziale pierwszym. Bóg wybrał nas, każdego z nas, jeszcze przed założeniem świata i przeznaczył na to, abyśmy się stali Jego adoptowanymi dziećmi. Dokładnie oznacza to, że Trójca Święta ma się poszerzyć o każdego z nas. Każdy z nas ma stanąć przy boku Chrystusa jako Jego przybrany brat, przybrana siostra. Używając metafory, bo mówimy tutaj o rzeczywistości realnej, ale niewidzialnej, mamy być podłączeni do krwiobiegu miłości i życia, który tętni w łonie Trójcy Świętej, tętni między trzema boskimi osobami. To tak jak podłącza się człowieka do zewnętrznego obiegu krwi podczas transplantacji serca. Tak każdy z nas ma być podłączony do serca Boga, do serca Trójcy Świętej, które będzie przetaczało w nim krew miłości i życia. Naszym celem jest zatem zjednoczenie z Bogiem, życie wieczne. Jeśli tego nie osiągniemy, nasze życie będzie chybione. I mamy także pomóc innym, zwłaszcza najbliższym, w osiągnięciu tego celu. Kiedyś oglądałem taki film dokumentalny o mnichach prawosławnych w Grecji. Kilku młodych mnichów założyło w klasztorze zespół rockowy. Zdobyli dużą popularność, nagrywali piosenki, nawet zdobyli prestiżową nagrodę i mieli taki program w radiu. Słuchacze dzwonili z różnymi pytaniami i to było przeplatane muzyką. I w tym filmie zamieszczono fragment tego programu. Dzwoni jeden ze słuchaczy i mówi o swoim problemie małżeńskim. I ten mnich odpowiada tak. No bo po co jest małżeństwo? Małżeństwo jest po to, aby małżonkowie pomogli sobie w drodze do nieba.
Zobaczmy, jak nasze współczesne myślenie odeszło od wiary. Małżeństwo jest po to, aby małżonkowie pomogli sobie w drodze do nieba. I oczywiście też po to, aby wspierali się tutaj, w tej ziemskiej pielgrzymce. A zatem mamy pomóc także innym w osiągnięciu tego celu, do którego sami zmierzamy. A co jest sensem naszego życia? Odsłania nam to święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. To znaczy towarzyszy nam, współdziała poprzez wszystkie okoliczności naszego życia. W jakim celu? Abyśmy stali się na wzór obrazu Jego Syna i aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Oznacza to, że mamy traktować proces naszego życia, wszystko, co nas spotyka, wszystkie okoliczności, przez które przechodzimy, jako sposobność i pomoc do tego, abyśmy upodobnili się do Jezusa, upodobnili do Niego w sposobie życia i kochania. W oryginale greckim tego listu jest dosłownie napisane prorizen symmorfus tes eikonos tu hiu autu. Tes eikonos, od słowa eikon, ikona. Czyli chrześcijanin, każdy z nas, ma stać się ikoną Jezusa Chrystusa w tym świecie. Zatem sensem naszego życia nie jest zdrowie, pomnażanie majątku, zdobycie władzy, wybicie się ponad innych, ale sensem jest upodobnienie się do Chrystusa w sposobie kochania. Jeśli tak spojrzymy na kierunek naszego życia, to zobaczmy, nabiera sensu urodzenie niepełnosprawnego dziecka, trwanie mimo wszystko w trudnej relacji małżeńskiej, nabiera sensu przebaczanie, opieka nad chorymi, także tymi nieuleczalnie chorymi i wiele, wiele innych sytuacji. Ewangelia zmienia nam zupełnie perspektywę, by nie powiedzieć, wywraca ją do góry nogami. I moi drodzy, jeśli tak rozumiemy cel naszego życia, jako zjednoczenie z Bogiem, by żyć życiem Boga na wieki, a sens jako upodobnienie się do Chrystusa w sposobie kochania, by być Jego ikoną, to zadajmy sobie pytanie, czy mogą zaistnieć takie okoliczności zewnętrzne w naszym życiu, podkreślam zewnętrzne, które mogłyby to udaremnić? Czy może zaistnieć taka sytuacja, w której mielibyśmy prawo uczynić Bogu zarzut, że mamy gorzej, że Twój Syn na ziemi nie przechodził przez to, przez co ja przechodzę? Ktoś powiedział, że Jezus Chrystus zajął dokładnie ostatnie miejsce, także nie można Go wyprzedzić, można jedynie usiąść obok Niego. Dla mnie przykładem skrajnie niekorzystnych warunków tu na ziemi był niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz. I w tym piekle na ziemi, podczas karnego apelu, otoczony drutami kolczastymi pod napięciem elektrycznym, naprzeciw uzbrojonych butnych SS-manów, wychodzi przed szereg wychudzony człowiek w pasiaku, franciszkanin ojciec Maksymilian Maria Kolbe, i tym wyjściem przed szereg mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest człowiekiem wolnym i nikt nie jest w stanie mu odebrać wolności,
w znaczeniu decydowania o sobie i po drugie pokazuje, że w tych skrajnie niekorzystnych warunkach jest w stanie realizować sens swojego życia i to paradoksalnie w stopniu najwyższym, upodabniając się do Chrystusa w miłości przez dobrowolne oddanie życia za bliźniego. Moi drodzy, to jest odpowiedź chrześcijańska na sekret życia, który odsłonił przed nami Jezus Chrystus. To jest dobra, wyzwalająca nowina, którą Kościół głosi i będzie głosił wszystkim ludziom. I to jest powód naszej radości oraz istota świąt, które wkrótce będziemy przeżywali. I kończąc, moi drodzy, życzę wam na zbliżające się święta Bożego Narodzenia radości, pomnożenia wiary i miłości, odnowienia odwagi życiowej i ufności, a także tego, abyście mądrze i roztropnie troszczyli się o wasze życie i zdrowie oraz życie i zdrowie waszych bliskich. Pogody ducha i pokoju w sercu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny Ojcze Wojciechu, chcielibyśmy w imieniu naszej wspólnoty parafialnej serdecznie podziękować za skierowane do nas słowo. Jest ono jakże ważnym wsparciem na naszej adwentowej drodze. Życzymy wszelkich błogosławieństw i nieustającej opieki Matki Bożej na Twojej kapłańskiej i duszpasterskiej drodze. Kochani, usiądźcie, nie będę mówił długo. Chcę dołączyć do słów wypowiedzianych przez pana Karola, prezesa Akcji Katolickiej, naszego parafialnego oddziału wraz z małżonką. Kończą się dzisiaj rekolekcje. Dla mnie rekolekcje zawsze osobiście są takim świątecznym czasem w parafii. To czas, kiedy wspólnota gromadzi się, kiedy słucha, kiedy się modli i która rusza z miłością do drugiego człowieka. Moi kochani, i w tych dniach te myśli, te dary w naszej wspólnocie się wydarzyły. A tegorocznym przewodnikiem był ojciec Wojciech, dyrektor domu rekolekcyjnego z Kalisza. Porwał nas swoim słowem i jak dobry przewodnik pokazywał nam piękno wiary i piękno życia ludzkiego z Bogiem. Mnie osobiście zostaną dwie rzeczy. Ojcze Wojciechu, i za to ci dziękuję, że ukazałeś nam Jezusa jako cel i sens naszego życia. A życie chrześcijańskie jako odpowiedź wiary, nadziei i miłości. Jeśli żyjemy wiarą, nadzieją i miłością, to upodobniamy się do Jezusa, spełniamy się, stajemy się najlepszą wersją samego siebie. I moi kochani, gdy spowiadałem dzisiaj i wczoraj, i gdy słuchałem Słowa Bożego, patrzyłem na planszę. Z jednej strony sługa Boży kardynał Wyszyński, z drugiej strony święty Jan Paweł II. To nasi tegoroczni adwentowi bohaterowie, o nich dzieciom mówimy, przygotowując się do beatyfikacji. Oni dwaj są sługami tego, o czym mówi ojciec Wojciech. Dla nich Pan Jezus był celem i sensem życia. Totus tuus, soli Deo. I ich życie było życiem wiary, nadziei i miłości. Kochani, życzę wam, aby udział w tych rekolekcjach i usłyszane Słowo Boże jeszcze bardziej przybliżyło was do Boga, byśmy byli do Niego podobni, a przez to szczęśliwi i niosący Go innym. Bardzo dziękuję wam za waszą obecność, za waszą hojność i ofiarność, za składane ofiary i na dom rekolekcyjny w Kaliszu, i na dary dla potrzebujących. Zebraliśmy 6 tysięcy złotych. Już kupiona jest żywność.
Dzisiaj będą przygotowywane paczki, a jutro będziemy dawać je biednym. To też jest wyraz naszej wiary. To dzielenie się, pomaganie innym jest w duchu Jezusa. Cel i sens życia, jak On pomagać. Kochani, dziękuję również moim współbraciom za pomoc w rekolekcjach. Dziękuję siostrze Esterze, dziękuję panu organiście i wszystkim, którzy przyłączyli się do dzieła tych rekolekcji. Przed nami święta, niech te dni prowadzą nas do Betlejem i tego Betlejem życzę wam i waszym rodzinom na każdy dzień. Szczęść Boże. Prosimy teraz o błogosławieństwo. Jeszcze pozwólcie na dwa słowa. Zapraszam was także do Kalisza. Przyjeżdżając do Kalisza, do domu formacji duchowej, można połączyć dwa w jednym. Rekolekcje, warsztaty, dni skupienia, które pogłębiają naszą wiarę, ale jednocześnie pielgrzymować do Sanktuarium Świętego Józefa. Jest to teraz Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa. I warto wiedzieć, że na świecie są tylko dwa, te najbardziej znane, sanktuaria Świętego Józefa. Jedno jest w Kaliszu, drugie w Kanadzie, w Montrealu. Ale to kaliskie jest starsze i uznane już od dawna przez wszystkich ostatnich papieży, którzy przysyłali swoje wota do, i one znajdują się w kaliskim sanktuarium. Więc jeśli chcecie pielgrzymować do Świętego Józefa, to albo do Kanady, do Montrealu, albo do Kalisza. Ale myślę, że do Kalisza jest bliżej, a również przy naszym domu rekolekcyjnym jest jedyne w świecie sanktuarium pod takim tytułem, Sanktuarium Jezusa, Serca Jezusa Miłosiernego. Tylko jedno sanktuarium na świecie ma taki tytuł i w tym sanktuarium znajduje się drugi pierwowzór obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz, który został namalowany specjalnie dla kultu Miłosierdzia Bożego na początku lat 50., ale wtedy kult napotkał na trudności teologiczne i obraz ten nie był wystawiony do publicznej czci wiernych. Ale po beatyfikacji siostry Faustyny został właśnie zdeponowany przez tego biskupa, który go przechowywał właśnie w naszym sanktuarium. Święty Józef to też patron bożonarodzeniowy wraz z Matką Najświętszą, a zatem niech oni wypraszają wam łaski na całe wasze życie i także na dobre, błogosławione przeżycie tych najbliższych świąt Bożego Narodzenia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.